Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj klinerek do opon od Jayonika. Tak chyba. Tak jak widać, jestem już po zabawie na oponach, które na bieżąco są myte, dbane. Także tutaj domył. Bardzo fajnie. Poprawiłem to konkretnym zawodnikiem. W sumie nie polepszył sytuacji, czyli do bieżącego mycia, do opon, które są na bieżąco dbane, o może tak. Bardzo fajny produkt. Fajne w nim jest też to, że cudownie pachnie. Mięta. Czuć tam gdzieś zasadę, ale mięta jest obłędna. Niestety na oponie ja tego nie wyczułem. Kolejna rzecz, ale się pieni. Kolejna rzecz, dostałem to bez atomizerka. Na szczęście miałem takiego, ja to nazywam bączki. Fenomenalnie pasuje do tego, do tej butelki. Ogólnie Jayon butelki ma boskie. No po prostu... Trzymając tę butelkę, to czujesz tak, jakbyś miał granata. Naprawdę solidne, mocne. Bomba. Rewelacja. I ten atomizerek, zobacz, jak pięknie uzupełnia tego bączka. No kurczę, leży jak marzenie. Naprawdę. Idealnie. No dobra, no co, no. Pobawiłem się troszeczkę na oponach, które są w miarę czyste. W sumie to prawie, że czyste. Tam niewiele zdjął. Czas sprawdzić tego łobuza na oponach, które trochę nalatały. Thank you.
No dobrze, słuchaj, w dalszym ciągu felgi z Mańka, ale strona wewnętrzna i tutaj, słuchaj, jeżeli chodzi o domycie, kurczę, ten sam poziom, albo nawet może minimalnie troszeczkę lepiej, kurczę, Jayonic. Znaczy to jest inaczej, bo w Shining piana obfita duża. Tutaj się skupiło w jednym miejscu z tego względu, że produkt nie robi tak fantastycznej piany jak Shiny. To jest jeden z minusów tego produktu. I mam nadzieję, że jedyny, bo w dalszej części filmu, znaczy tutaj powiem tak, stawiam na ten sam poziom. Stwierdziłem, kurczę, niezły zawodnik. Wskoczyłem na opony, które służą właśnie do takich testów, typowo. Nie mają, bo to są opony, które mają dressingi, które miały dressingi od wewnątrz i na zewnątrz, więc wiadomo, łapanie brudu jest inne. Więc skoczyłem na opony, które, na które nie kładę dressingu od wewnątrz, żeby właśnie w razie takiej sytuacji jak tutaj wskoczyć na konkretnego szczura i zobaczyć rzeczywiście, co jest 5. Zapraszam do dalszej części filmu. No i tak jak widać, tutaj już wyszło co jest 5, konkretne opony, totalne szczury, specjalnie niekładziony dressing, tak żeby właśnie popełnić sobie taki właśnie oto test. I teraz tak, co do porównania, no delikatnie moim zdaniem lepiej zebrał Shiny, ale ten i tak pięknie wybrał ten brud, naprawdę rewelacja. Jestem pod wrażeniem tego produktu, super.
Jedyny minus tego produktu, bo więcej nie znalazłem, to jest to, że się słabo pieni. Naprawdę słabo, słaba pianka. No trochę tutaj braki są. Ale do bieżącego mycia, tak jak wiadomo, no opony mamy, jeżeli lubisz autokosmetykę czy detailing, wiadomo, że opony masz czymś zabezpieczone. To nie ma tematu. Jakiś dressing na pewno leży, bo byś pewnie nie wytrzymał tak jak ja. Chociaż, tak jak słyszałeś, jest jedno auto, które zaszczurzam, które opony nie mają dressingu od strony wewnętrznej. Tam jest najlepiej. Tam brud siada pięknie. To ten produkt poradzi sobie znakomicie. Znakomicie. Już mi się kończy i ja będę go chciał mieć. Dlaczego? Z tego względu, że fenomenalnie odtyka dressingi, które już są na oponach. Większość cleanerów do opon, może tak to ujmę, no nie zdejmuje tych dressingów, ale znacznie nadgryza. A ten skurczybyk, nie wiem jak to jest, że on kurczę, on odtyka, a nie usuwa. Naprawdę, jestem pod wrażeniem pod tym względem i do tego właśnie będzie mi służył. A dowodem na to, słuchaj, będzie na końcu filmik, którym Ci pokażę, jak wyglądało kropelkowanie na oponie Neoxala. Nie wiem, czy test trwałości już był. Jeżeli nie, to się pojawi. Neoxal? Nie, przepraszam. Ojej, Nanolex. Ale pozdrawiam Grzegorza bardzo serdecznie. Nanolex, Neoxal, jakoś tak mi się kurczy. Grzegorzu, serdecznie Ciebie pozdrawiam. Nanolexa Dressing, gdzie robiłem test trwałości na oponach letnich, właśnie na tych oponach, które je czyściłem. Fenomenalnie odtyka, naprawdę rewelacyjnie. No dobra, będę kończył, bo zaczynam kręcić, kombinować niepotrzebnie. Z mojej strony to wszystko, produkt naprawdę rewelacja. Cena no niestety nie jest tutaj fantastyczna, bo masz 39 zł za pół litra, gdzie przy 5 litrach masz RRC, który też robi robotę za 50 parę złotych, więc no, ale jakość produktu jest naprawdę bomba. No dobra, ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, gdzie pokażę Ci, jak wygląda dressing przed odmuleniem tym produktem i po. Ja się z Tobą żegnam, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!